Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Easy i witam was w kolejnym odcinku z Fallouta, w odcinku 15, tak, 15. Ostatnio tutaj błądziłem, cięcie zrobiłem, gdy ich zabijałem, tutaj oczyszczałem to miejsce, bo dużo roboty było. No i co mogę powiedzieć? Łaziłem, nie mogłem znaleźć, poza odcinkiem szukałem. No i tutaj jesteśmy na tej satelicie. Obok tego. Ja chodziłem tutaj i chodziłem też tutaj. I myślałem i też tam i po wszystkich latarniach, a to się okazało, że tu jest na tej. A już tu byłem, tylko że byłem, wszedłem tutaj i na górę szedłem. A nie zauważyłem tego, że tu jest. I patrzcie, tadam! I mamy steampack, pojemnik z krwią i mamy naboje jeszcze. No i tu mamy gościa. Holotaśma. Hole nieśmiertelnik. Skryba Faris. Ogniwo fuzyjne nam się przyda. Laser, karabin. Zobaczymy ten pancerz jego. Gogę spowolniczy. Dobra. Ło, wow, ale bym się zabił. No i co dalej? Jakie zadania mamy? Przesłuchaj, okej. Najpierw zejdziemy. Wejdziemy tutaj. Zapiszę sobie. I przesłuchajmy sobie tu taśmę, tak? Uzbrojenie, wspomagacze, nie, wspomagacze różności. Holotaśma. Skryba Faris chyba. Ah, this is Faris. It's been 2 hours since the paladin left. My leg, I can't stop the bleeding. The bullet must have hit an artery. Brandis, if you get this, I hope you made it back to Aslan in time. There was nothing you could do for me. Ah, get to the bunker up north. You'll survive. That's all that matters. Dobra. Przesłuchał. Pierwsze co zrobię, to wezmę sobie wspomagacze. Mam tyle tego, a nie korzystam, bo dużo radioaktywności. Usmażę sobie oczywiście spokojna krew. Gdzie tu jest radioaktywności? A, bo to odporność jest. Ja pierniczę. A nie ten. Wygrzew. Nie mam tego, kurde. Dobra, ale będziemy mieli radioaktywność. Gdzie jest ten bunkier? A tam. Się teleportuje sobie tu. O nie, oni przyjęli, widzicie? Jesteśmy, ale... On desko walczy, okej. O fuck! Nie mogę biegać. Dlaczego? Jeszcze nie wszyscy. Kapsel, nabój. Wszystko. Okej, ten lepszy tylko mi się wydaje.
No. Kapsel. No, poradziliśmy sobie z nimi. Było fajnie. Tylko to najgorsze, że dużo życia straciłem. Damy sobie na razie tyle. Weźmy sobie zapisz. Idziemy tam, gdzie mamy iść, nie? Jeszcze nawet nie dokończyłem tej misji, już. Coś długa ta misja jest, szczerze wam powiem. O, no nie. I coś już jest tam. I coś tam grozi. O nie, rozsadziło gościa chyba. Ostro. Notka ćpuna, spinka, psycho, napój, wygrzew, strój, odkrywcy, flanelowa koszula i dżinsy. Nie, dobra. Idziemy. Rozpoczekane. Okej, jesteśmy w bunkrze, tylko ja tu patrzę, gdzie jest jakaś bomba. Chyba tu nie ma. O kurde. O jest, kod do bunkra zawiadowczego. 429A. Otwórz drzwi. To po co był ten kod? Chyba już. Weźmy sobie broń na wszelki wypadek. O, o jest jakiś gość, siema. Brandis. Paladyn. One more step and I'll blow your damn head off. Who are you? Who sent you? How did you get in here? Możemy tylko uspokój się spokojnie, albo chcemy porozmawiać. Brandis. Are you Brandis? Where did you hear that name? Może powiem. I followed the distress beacons left by your team. Their holotapes led me here. The others? What happened to them? No może powiemy prawdę, bo nas zastrzeli. Ale fajną snajpę ma! Jak zwykle ja pewnie ją ominęłem. Ja mam fajny ten. Możemy skłamać. Pozostali nie żyją. Oddam jemu nieśmiertelniki. No, dziękuję ci, no i zaufa nam. Bo po co zresztą tam. No właśnie, teraz nam dziękuję. There was nothing I could do, not alone, but I'd hoped you've been through a lot to find me. I should give you something. I've collected a lot over the years. Technology, odds and ends. Spokojnie, nie musisz. Take it. Możemy żegnaj, Paladyn. Dobrze, że moja pomoc się przydała. Nie bierzemy od niego, no trochę szkoda, no goście. Siedział tyle, się bronił, no. Ciężko, no. Ale w sumie też nas ciężko było tu dotrzeć, tak? You all right? Tak, ja się zastanawiam, gościu. Paladin? You're a paladin? What does that mean? I was in the Brotherhood of Steel. Military. My team, we were on a recon mission, but the Brotherhood is far away. Too far. Too far to help us. Żegnaj. Co tu robiłeś? What have you been doing all this time? I tried to do some recon, explore a little, but I'm all alone. It was just too much of a risk. So I've been hiding so long. 3 years. Yes. Trochę zwariował chyba. Ale o ciepinkę. A może nie. Ale dobrze, że daliśmy mu te właśnie nadajniki. Bo i tak nam niepotrzebne, a przynajmniej do nas takie nie skakał, tak powiem, się nie rzucał, tak? Nagroda, poradzisz sobie. I'll manage. I'm
so used to hiding and fighting. Everyone, everything. I'm glad I was able to help. I appreciate it. Nie chcę nagrody, no kurde. Trudno. A możemy coś tu zabrać? nie. A zresztą możemy zjąć, co tu się... Mamy set, self boy. Stealth. Nie wiem, jak to się czyta boy. Nie wiem, co to jest w ogóle. Mamy rdzeń fuzyjny, ale ja mu się przydaję. Od Luja tych rdzeni. Budzik, ma budzik, no ale idzie sobie spać, kurde. Ma śmietnik. Nie wiem, że sobie co tu żyje. A może jednak coś weźmiemy od niego? Paczka papierosów pali gość? No nie. Kapsli nie chcę. Na lewą rękę. Metalowy. Malowany metalowy. I naboje. Steampack niech też sobie zatrzyma. No co gościa będę za dużo ukradł, no. A co to jest? Dobra. Ja jednak wziąłem swoją nagrodę. Idziemy stąd. Tylko nie wiem, czy sobie poradzę. Ale mam tych steampacków, może damy radę, dobra. Mam nawet sporo naboi. Ubrałem. To zresztą jest laboratorium, tylko tam trochę ciężko się kręcić za bardzo, bo tu jest Diamond City. Pójdziemy w jakimś na pewno w odcinku pójdziemy. Ja zaznaczyłem to zadanie? Zaznaczyłem. Dobra, to nie, najpierw problemy z bandytami załatwimy. Myślę. A to jest... O, tutaj, o luju. A tutaj jest blisko Diamond City. Okej. Jestem tutaj. Tu jest Diamond City. Tu jest jakiś wróg. Nie, osadnik. We're willing to work hard to make this a home we can be proud of. Anything specific you want me to do? I'm willing to pitch in anywhere you need. Okay. Yeah, let me show you. Go ahead. No, pokażę ci. A nie! Ja chcę coś od ciebie kupić. Let's trade. Pohandlujmy, okej. Naboje. Dzięki. Dobra. Gdzie my jesteśmy? A my jesteśmy poza tym. Dobra, idziemy, wychodzimy stąd. I idziemy do tego. Nie wiem, czy to jest dobry też pomysł iść w nocy. Ale w każdym bądź razie zrobię tutaj cięcie, bo sami widzicie, jaki jest kawał drogi. Okej, okay, za tego. Zaczepiła nas jakaś facetka. Na razie nie idziemy do tego punktu. I musimy pomóc. Jakiś tam nas zawołała, żebym pomóc. Może chce nas okraść. Ciekawe bardzo, no. Ciekawe. Ciekawe, czy to nie jest pułapka. Bandyta! Thank you.
Mówiłem, że to jest podejrzane. Widzicie? Nabój. Bandytki. Nic ciekawego. Ale maska gazowa jest. Telefon pierwszy, duży pełm lotniczy. Dobra, bierzemy, zobaczymy co on tu ma. Ubiór. Miałem na prawą rękę generalnie. Na prawą rękę. Maska gazowa. Badziewo. Wyrzucamy. Nie wiem czy to słychać, ale jak słychać, to sorry. 5 odporność. 2. 0. No ale ma 2 i tego, no. Jak ja wyglądam w tym hełmie lotniczym, ale zajebiście, kurde. I słabe, jeszcze słabsze. Gogle spawalnicze w ogóle. 8, wow. Okej, okay, tak wyglądam dziwnie trochę. Jeśli... Ja coś tu dobrego wyrzuciłem. Okularki moje, tak. Jeśli to słyszycie, takie hałasy, to sorry, ale kurde, komuś się zechciało trawę kość. Mieszak do farm? A ciekawe. No ale eksploracja, fajnie. Eksplorujemy sobie. Co tu mamy? Pudełko z kapslami, 15 kapsli. Kapsel, nabój, wiórka na patyku, chrupące. Same prawie jedzenie. A tu jeszcze coś jest. Wow. Ciekawe, nie powiem. Dobra, chyba wszystko. A mówiłem, że coś zatrzymała nas facetka. I znowu będzie cięcie, bo nie dotarłem, bo miałem dotrzeć, a kobieta jakaś nas zatrzymała i mówi: o, nasza przyjaciółka jest tutaj, proszę mi pomóż. I tak myślałem, że to jest pułapka. Bo wiecie co mi się przypomniało? Taka scena z Gothic była na początku gry, jak się grało, się wychodziło z wieży z Xardasa i tam było, że chodź coś tam, pomogę ci, nie? Tam coś tam, kojarzą cię wszyscy, to niedobrze i tam bandyci i tyle chcieli go obrabować. Tylko nawój to jest bez sensu, jak zaczynaliśmy dopiero co grę i obrabować, ale to nieważne. Teraz gramy w co innego. Dobra, dalej jest daleko, także cięcie zrobię i widzimy się za chwilę. Okej, okay, jak widzicie, jesteśmy już blisko. I nie wiem, czy to są nasi przeciwnicy, czy... Nie, to nie są nasi przeciwnicy. Musimy tu porozmawiać z nimi, z jakimś gościem. Tak, oczywiście, że tak. A, bo to tak. Oczywiście. Just tell me what you need help with. There's a group of raiders that won't leave us alone. Stealing our food and supplies, threatening us if we can't give them what they want. We know okay. Where they're coming from, but we can't stand up to them ourselves. Nie ma sprawy, bez obaw. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. I hope so. We didn't know what to do. Have you seen Diamond City? It's huge! Po drodze dużo rzeczy się działo, a przede wszystkim wolę zmienić broń. Tak, na to.
A daleko to? A ja już tu mogę? Nie, przecież ja tego nie odkryłem, no to jak? Okej, już zbliżamy sobie blisko, ale nie chciałem tego olbrzyma zaczepić. Wolałbym nie zaczepić jej. A, to nasi, a ten nie nasz. A, tu minutnem, tu nasz, Jezus, ja ich zabiję. Ale ten chyba nie nasz. A nie, ten nie jest nasz, ja tutaj. No mi się wyli nabój, kastet. Nie mogę się ruszać, jak zwykle. Strój minutema. Zobaczmy. Zaraz zobaczymy sobie. Granat ładunkowy. Krótki laserowy muszkiet. Metalowy hełm. Metalowy wow. A, bo to oni są tu blisko, ale to my nie musimy tu iść. Ale mogę z nią pogadać? Siema. Tak, ale możesz mi coś sprzedać? Dobra. Nieważne, zobaczmy co ja tu zdobyłem. Ubiór. Oto już mogę wywalić. To też. Okej, dobra, po drobnym opróżnieniu idziemy dalej. Dam radę tu skoczyć? Nie dam radę. Dobra, odkryto i już są te. What the fuck. Minute menu, pomóżcie mi. Wow, oni pomagają. O fuck, ale wlazłem. Skubany. Oni może tu są? Yes, są. Wow, mam szczęście, że mnie nie wywaliło. Dobra, damy sobie radę chyba. No nie, zabili mnie. Nie zdążyłem. Dobra, ten odcinek będzie taki króciutki. Znaczy po cięciu, ja nie wiem ile on będzie trwał, ale będzie krótko trwał. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to fajnie, się cieszę i do zobaczenia do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.